Dzisiaj WIG20 naruszył, przełamał lokalne wsparcie wyznaczone przez zeszłotygodniową białą świeczkę. 1873 zostało przełamane. Spółki tworzące indeks WIG20 w związku z tym faktem otrzymują kolejny niepokojący sygnał. Wśród nich jest Orange. Na dziennym wykresie można doszukać się struktury podwójnego szczytu, czy też pułapki Hossy. Taki fake, który tutaj jest widoczny, może okazać się zaproszeniem do wyprowadzenia kontry spadkowej korekty. W takim układzie, gdzie gwiazda wieczorna, układ świeczek widoczny na wykresie, pojawia się właśnie w momencie wybijania, w tym przypadku nieskutecznego oporu, no to jest to pułapka Hossy, która właśnie zamienia się w spadkową falę. Czy dojdzie do wygenerowania sygnału sprzedaży według MACD, dopiero będzie wiadomo po zakończeniu sesji. To, co niepokoi, to fakt, że okolice 7 zł to nie tylko lokalny opór, to jest także poziom oporu wynikający z wcześniejszych ekstremów z marcowego dęka z 2022 roku. Dlatego też, biorąc pod uwagę, że na wykresie tygodniowym dodatkowo tutaj straszy spadająca gwiazda, mały korpus, czarny korpus, wysoki cień, no to sytuacja techniczna na wykresie spółki Orange korzystna jest w tym układzie dla niedźwiedzi i żeby ona się poprawiła, no to tygodniowa cena zamknięcia powinna wypaść powyżej 7,12 groszy. Do tej wysokości przewagę mają niedźwiedzie.